Siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ojciec Zwykłych Dzieci. Chciałbym pogadać o tym, co zobaczyłem w grze Wiedźmin Monster Slayer, Pogromca Potworów po polsku. Jest to gra przeznaczona na telefony komórkowe, na Androida i na Maca. I powiem wam szczerze, że jestem mile zaskoczony, ponieważ grałem kiedyś w Pokémony, próbowałem grać, no i nie trafiła w mój gust ta gra. Natomiast grając w Wiedźmina, w wiedźmińskie klimaty, no poczułem tą magiczną marchewkę, którą mi rzucono przed twarz. No i rzuciłem się za tą marchewką. Gra została stworzona przez firmę Spoko, czyli markę współpracującą z CD Projekt Red. Dostajemy na samym początku informacje, potwierdzenie regulaminów, akceptację wykorzystywania kamerki, GPS-a. No ponieważ no, przyda nam się do ugrania w tych dosyć ciekawych warunkach. Na samym początku spotykamy się z Wiedźminem i to spotkanie wygląda tak, że po prostu telefonem musimy pomachać lewo, prawo i znaleźć sobie tego Wiedźmina. On się pojawia, rozmawiamy z nim i patrząc się na ekran telefonu renderuje się obraz z gry, w zasadzie ta postać, czy potwora, czy jakiegoś Wiedźmina, czy też innej osoby i rozmawiamy z nią. Czyli na początku jest trening, możemy go akceptować lub nie, warto zapoznać się z tym samouczkiem, no bo jednak to są nasze początki w tej wiedźmińskiej grze w AR. Trening to jedno, natomiast stworzenie postaci to jest cała ta istota, cała ta magia RPGa. Tworzymy Wiedźmina, czy płci męskiej, czy żeńskiej, nadajemy mu imię, jest kilka skórek, kilka tych wyglądów, ja sobie oczywiście wybrałem blondyna, ciekawe dlaczego. No i dostajemy, znaczy w zasadzie mamy zerowy level, w sensie pierwszy level doświadczenia. Możemy dostawać oczywiście punkty doświadczenia, mamy umiejętności, a także nasz Wiedźmin może mieć wyposażenie. Są to miecze, wiadomo, że stalowe i srebrne, ale też wybieramy sobie pancerze. Jaki to byłby Wiedźmin bez olejków i eliksirów? Oczywiście je też mamy w ekwipunku. Nasza postać, czyli my, poruszamy się po mapach. Mapach tak naprawdę googlowych, natomiast one zostały troszeczkę przerobione w takim wiedźmińskim stylu i na tej mapie generują nam się postacie. Chodząc po naszych uliczkach, niedaleko naszego domu albo w różnych innych zakątkach świata pojawiają się potwory. Potwory mogą się pojawić w nocy, w dzień i one są, że tak powiem, generowane w zależności od pory dnia, w zależności nawet od pogody. Także to jest taka ciekawostka, twórcy właśnie wykorzystali najnowsze technologie właśnie do takiego ciekawego, moim zdaniem, celu. Jeżeli znajdziemy tą daną postać, dany obiekt, klikamy go sobie na telefonie i wtedy przerzuca nas do takiego widoku jakby z kamery. Naszą kamerą, naszym telefonem badamy otoczenie dookoła i ewentualnie pojawi nam się te monstrum, z którym możemy walczyć. Ale przed walką trzeba się odpowiednio przygotować. No i pojawia się takie menu, gdzie możemy wybrać miecz, wybrać olejki, wybrać eliksiry, czy też znaki, których będziemy używać. Również widnieje informacja o nazwie tego potwora oraz jego słabych punktach, także możemy sami sobie przygotować te sprawunki. Natomiast jest taki przycisk wygodny automatycznego przydzielenia ekwipunku do danej sytuacji. Oczywiście gra zawiera mikrotransakcje i jest możliwość wykopienia za pieniążki ekwipunku przydatnego do walki z danym potworem. Ja swoje straciłem na nieszczęsnym gryfie, którego i tak nie pokonałem. To taki mój ból wewnętrzny, musiałem się z nim podzielić się nim z wami.
Walka odbywa się w dosyć prosty sposób, po prostu namierzamy go telefonem i w tego widniejącego potwora na naszym ekranie marzemy takim swipe'em, palcem. Jeżeli szybko zrobimy ten ruch, to jest to lekkie uderzenie, lekkie cięcie, szybkie cięcie. Jeżeli powolnie, no to wtedy uderzamy ciężkim atakiem. Każdy atak ma swoje obrażenia, wyświetla się na ekranie. No i z postaci, z tego potworka spada HP, które widnieje nad jego głową. Możemy, jeżeli kilka razy uderzymy, zdaje się 10 razy lekkim atakiem, 6 ciężkim, to pojawi się na ekranie ikonka z możliwością wykonania krytycznego uderzenia, no co sprawi, że zadamy dodatkowe obrażenia tej bestii, z którą walczymy. Po lewej stronie u dołu mamy możliwość używania petard. Nie wiem, co tam jeszcze możemy wsadzić w to miejsce, w ten slot. Po prawej na dole jest możliwość użycia. Ja używałem igni, akurat miałem znak igni. I użycie tego igni odbywa się tak, że naciskamy. Musimy wykonać odpowiedni malunek na ekranie. Wtedy właśnie następuje użycie tego igni. Jeszcze dość istotną kwestią jest blokowanie ciosów i wiadomo, że możemy wykonać idealny blok, jeżeli w odpowiednim momencie naciśniemy blokadę. Blokada następuje poprzez przyciśnięcie ekranu na dłużej. Tylko po co lać te potwory? Ano po to, żeby zdobyć punkty doświadczenia, trofea za dane potworki. Jeżeli zbierzemy odpowiednią ilość, brzmi jak Pokemony, ale jak zbierzemy odpowiednią ilość, dostaniemy punkt, który przeznaczymy do naszych umiejętności. No, wiadomo, jak to w RPGach, dodawanie kolejnych tam umiejętności daje nam odpowiednie profity. Oprócz tego mamy również zioła, które znajdują się na mapie. Wystarczy je po prostu kliknąć i dodają nam się do ekwipunku, a czasami leży na drodze przedmiot fabularny. Ja znalazłem obciętą głowę konia, którą musiałem sprawdzić, zrobić dochodzenie i wywęszyć potwora, który ubił tego biednego konika. Pozytywnie zaskoczyły mnie misje fabularne, ponieważ napotykamy na swojej drodze wiedźminów, jakichś kupców, którzy dają nam olejek na potwory, to głowę konia, to jakiegoś gryfa trzeba ubić, trzeba się przygotować, leszego szukać w parku w lesie. Także tutaj naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyli. Z tego, co słyszałem, to będą tak jakby sezony, w których no, będzie mieli inny zestaw misji fabularnych i mało tego, decyzje, które podejmiemy, będą miały wpływ na kolejne rozdziały naszej wiedźmińskiej przygody. Mało tego, nie da się wczytać save'a, nie da się zrobić magicznego loada i tak dalej. Jak już podejmiemy decyzję, koniec, nie ma. Ewentualnie możemy stworzyć nowe konto i nową postać. I tyle. Na zakończenie powiem Wam, że zaskoczyła mnie ta gra pozytywnie. Odpaliłem sobie próbnego live'a. No i z widzami dreptałem tutaj w mojej okolicy. Zrobiłem około 5 km. Gra zmusiła mnie, dała mi tą marchewkę, za którą podążałem i nawet nie strzaiłem się, nie wiedzieć, kiedy minęło tam 2 godziny czasu. No i odczuwam zakwasy w nogach po tym bieganiu za potworami. Myślę, że znaczy ja się nie mogę doczekać po prostu wydania tej pełnej wersji, która w zasadzie za chwilę będzie wydana, bo to 21 lipca 2021 roku pojawi się w końcu ta gierka na Androida i na Maca, Macosa. No i wydaje mi się, że będę miał jakieś problemy, bo o ile całkiem fajnym pomysłem jest wyciągnięcie takiego zdziedziałego gracza, który siedzi sobie przed komputerem na dwór, to jest akurat fajny pomysł, natomiast wydaje mi się, że żona nie będzie zadowolona, jak teraz na wakacjach będę latał z telefonem, szukając potworów, które mam uchlastać.
tylko i nie mówcie o tym. No, więc ja dziękuję bardzo serdecznie firmie Spoko, firmie CD Projekt za dostarczenie mi tej gry przedpremierowo. Jestem mega zaszczycony. Dziękuję za wspaniałego preskita, jest naprawdę świetny. Mam nadzieję, trzymam kciuki, bo to jest naprawdę dobry tytuł, natomiast to jest tytuł, który nie wiadomo jak się przyjmie wśród publiki. Ja trzymam naprawdę za nich kciuki, bo dla mnie lepsza gierka zdecydowanie od Pokémonów. To jest raczej gierka na mój rocznik, także ja będę z niej korzystał, będę się nią cieszył. Pokémony od razu odrzuciłem, także tutaj wybaczcie za te porównania, ale no, to są dość, powiedzmy, że podobne tematycznie, znaczy tematycznie, technicznie gry. Tematycznie to nie bardzo. Także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, piszcie w komentarzach, czy będziecie grali. Naprawdę nie odrzucajcie tej gry, chociaż na chwilę zainstalujcie, zobaczcie, może Wam się spodoba. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa, pa. Dziękuję.